Zadanie siódme. Tydzień przed rozpoczęciem zajęć student zapłacił 800 zł za kurs żeglarski. W razie rezygnacji z kursu organizator nie zwraca pełnej kwoty wpłaty, tylko oddaje jej część zgodnie z poniższą tabelą. I tutaj sobie przeczytaj tabelę. Student zrezygnował z kursu w trzecim dniu zajęć. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Organizator zwrócił studentowi kwotę. Widzimy, że student zrezygnował w trzecim dniu zajęć. Jest to pierwszy tydzień kursu, czyli wysokość zwrotu wpłaty to jest 85%. Kursant otrzyma 85%, a 15% zatrzyma właściciel tego kursu. To zadanie zrobimy na dwa sposoby. Pierwszy sposób nazwamy ze szkoły podstawowej SP, ponieważ najczęściej robi się to przy pomocy proporcji w szkole podstawowej, zaś w liceum przy pomocy mnożenia przez ułamki dziesiętne. Oczywiście bardzo często też nauczyciele w szkole podstawowej pokazują ten drugi sposób, ale tu chciałem tylko zaznaczyć, skąd one pochodzą. Zauważmy, że 800 zł jest to wartość początkowa naszego kursu żeglarskiego. Tak? Jest to cena początkowa. I my otrzymamy zwrot 85%. Więc pod procentami piszemy 85% i chcemy wiedzieć, co to za wartość. Teraz podane liczby pomnożymy po skosie. Najlepiej mnożyć po skosie, najpierw zaczynając od skosu, gdzie jest literka x. Czyli x razy 100 to jest 800 razy 85. Tutaj jest 100x, przepiszę, tutaj sobie wymnożymy liczby, można pisemnie. No i jak podzielimy to na 100, no to tutaj wszędzie z prawej, z lewej dwa zera się zlikwidują. I otrzymujemy, że x to jest 680. Zaznaczamy odpowiedź C. Teraz przejdźmy do drugiego sposobu. Aby obliczyć 85% z 800, możemy po prostu 800 pomnożyć przez podany procent. Ale najlepiej od razu ten procent zamieniać na 0,85. Czyli mamy mnożenie 800 razy 0,85. Po wymnożeniu, tutaj jeszcze zauważ, że te dwa zera zlikwidują się z tym przecinkiem i mamy tak naprawdę 8 razy 85. Więc po wymnożeniu mamy tę samą wartość.